bardzo miło, że możemy się dzisiaj spotkać w tych pięknych okolicznościach, bo szanowni państwo, jak wiecie, powiat bialski ma ogromną sieć dróg, to ponad 1000 km i przez wiele, wiele lat te inwestycje nie były może w takim tempie realizowane z różnych powodów, tak? Dzisiaj mamy też troszeczkę inne możliwości aplikowania o różne środki. Dzisiaj tak symbolicznie dokonujemy odbioru, można powiedzieć, współpracy gminy Łomazy z powiatem bialskim, a mianowicie prac wykonanych przede wszystkim w minionym roku. Otóż w 2021 roku na terenie gminy Łomazy wykonano aż 13 km przebudowy oraz remontu dróg powiatowych w czterech miejscach, czterech odcinkach na łączną kwotę 7 milionów złotych, z czego niecałe 2 miliony złotych pochodziło z gminy Łomazy, drugie tyle z powiatu bielskiego, a pozostałe środki pochodziły z Urzędu Wojewódzkiego. Drogi, jakie zostały wyremontowane i przebudowane w 2021 roku, to przede wszystkim największy odcinek Łomazy-Kozły-Kolembrody, 9 km, odcinek, na którym dzisiaj się spotykamy, ponad kilometr Dubów-Wola-Dubowska, następny odcinek 2 km Stasiówka-Rzeszczynka w stronę gminy Sosnówka oraz kolejny odcinek, czwarty, był to odcinek miejscowości Szymanowo, w stronę Chłuszczyk, kilometrowy. I tak jak wspomniałem, wartość prac jest to 7 milionów złotych. Jest to, na pewno warto podkreślić, bardzo dobrą współpracę gminy Łomazy i powiatu bielskiego. Także tutaj serdecznie podziękowania naszego samorządu w stronę starosty bielskiego, pana Mariusza Filipiuka, oraz wszystkich radnych powiatu bielskiego właśnie za tak owocną współpracę, która tak naprawdę owocuje również kolejnymi pomysłami na następne lata, ponieważ już dziś wiemy, że jest wykonywana kolejna dokumentacja na drogi powiatowe. I to jest ważne, bo Studziankę Koszoły, dokładnie, za kwotę 100 tysięcy złotych to wykonuje powiat. Natomiast ta współpraca w ostatnich latach wykonywana była bardzo dobrze i owocnie, i na taką liczymy również w następnych latach. No i dzisiaj serdecznie dziękujemy, panie starosto i przedstawicielom zarządu, pani dyrektor, przedstawicielom zarządu dróg powiatowych za tą owocną współpracę. Liczymy na dalszą również, już kolejne plany również są wykonywane. Także dziękujemy za to i za tą możliwość. Pani dyrektor, zarząd dróg powiatowych pod sobą ponad 1000 km dróg powiatowych, ogromna ilość i długość. Ogromne środki były potrzebne, żeby wszystko odnowić, wszystko zrobić za jednym razem, ale sukcesywnie przy wsparciu, przy współpracy z gminami udaje się jednak realizować kolejne i to dość duże elementy i odcinki dróg. Zgadza się, i to dość duże odcinki dróg, które widać w terenie, bo kiedyś żeśmy robili takie odcinki po 200-300 metrów, a teraz poniżej kilometra to nie schodzimy. Tutaj też był planowany odcinek tylko na terenie lasów, tam w tym miejscu, gdzie były garby do remontu, ale żeśmy zdecydowali wspólnie z wójtem, że robimy od samej drogi wojewódzkiej, żeby poprawić to bezpieczeństwo ruchu już na tym odcinku. Tam zostały wycięte te korzenie drzew, które uszkadzały nawierzchnię. Została wykonana na całej długości warstwa, tak jakby wyrównawcza, wiążąca prawie 4 cm i na to jeszcze poszła warstwa ścieralna 4 cm. Zostały wyrównane pobocza, także uważam, że odcinek drogi jest super teraz do jazdy. No, z wójtem współpraca jest super. Gmina Łomazy partycypuje w wielu inwestycjach i w wielu remontach. Realizujemy oprócz tego tutaj odcinka, to realizujemy dużo większe odcinki. Stasiówka, Rzeszczynka, potężna też, potężny remont. Po przetargu okazało się, że brakuje nam środków, któreśmy zabezpieczyli. Wspólna decyzja wójta, nasza, powiatu. Zrealizowany jest cały odcinek, już tylko została wykończeniówka. Robimy piękną drogę, który już odbiór był techniczny, od Kozłów w kierunku Łomaz, cały odcinek od granicy z powiatem radzyńskim do Łomaz. Tam jeszcze jest kierunek Rososza do Musiejówki. No, oprócz tego jeszcze realizowaliśmy tak zwany remont do drogi Łomazy-Chuszcza w kierunku Chuszczy. Także współpraca jest super, liczymy na dalszą taką współpracę i na dalsze wspólne realizacje takich robót. Dzięki pomocy gminie robimy dwa razy tyle.